kontrahenci w Go Online Biznes. Po wejściu w menu płatności i kliknięciu w zakładkę kontrahenci można znaleźć listy kontrahentów zdefiniowanych w systemie Go Online Biznes. Kontrahenci podzieleni są na grupy. Grupą domyślną jest grupa główna. Do dyspozycji mamy zakładki Lista kontrahentów oraz Grupy kontrahentów. Domyślnie kontrahenci są zapisywani w grupie głównej. Pozostałe grupy są prywatne. Możemy to modyfikować. W tym przypadku wskazany użytkownik uzyska dostęp do grupy Ania Test. Po zatwierdzeniu 7 kontrahentów z tej grupy będzie widocznych dla użytkownika i będzie miał dostęp do ich danych. Możemy tworzyć nowe grupy. Każdą nową grupę musimy nazwać. Domyślnie zalogowany użytkownik podstawi się jako ten, który będzie miał dostęp do nowo utworzonej grupy. Nowy kontrahent to formatka, która pozwala wprowadzić kontrahenta tematycznie. Jako szablon możemy wybrać klienta, którego dane chcemy wykorzystać. Następnie wybieramy grupę, do której chcemy dopisać danego kontrahenta, wprowadzamy dane obowiązkowe i zatwierdzamy.